Adam Żmuda jest na pewno człowiekiem bardzo honorowym z jednej strony, a z drugiej bardzo emocjonalnym. I tak jak zdążyliśmy już go poznać, on na pewno łatwo nie odpuszcza. Także nie należy do grupy tych, którzy odwracają się na pięcie i odchodzą raz na zawsze. Ten jego wyjazd jest wyjazdem tymczasowym i na pewno powrót będzie spektakularny. Miłość, zwłaszcza taka, nigdy nie rdzewieje. Uczucia... Ten facet żyje uczuciami. Nawet jak pomaga, to teoretycznie robi to bardzo, bardzo profesjonalnie, jako dobrze wyszkolony lekarz, ale z drugiej strony zawsze jego reakcje podbite są mocnymi emocjami. Robi to za każdym razem nieobojętnie. Tym bardziej w miłości jest człowiekiem, który zawsze dąży do spokoju duszy i do postawienia na swoje. Także ja myślę, że szykuje się niezła masakra. A z drugiej strony decyduje zawsze kobieta. Rozmawialiśmy z Mateuszem Damińskim i powiedział, że wszystko w rękach kobiety. Tak powiedział, nie, to ja myślę, że jednak w rękach mężczyzny. czy się na tyle postara, czy zrobi jakiś krok, no bo on, prawda, wyjechał do Afryki i jest tam, nie ma go, no to nie ma możliwości, aby się widywali, aby jakkolwiek mogli zawalczyć. W tej chwili po prostu sprawy potoczyły się inaczej. Maria jest z Piotrem, który ją bardzo kocha, który o nią walczy, ona też go kocha. A co się wydarzy później? No jak wiadomo, będą na pewno zawiłości i dużo się będzie działo, ale o to chyba chodzi. Kolega już dostał po pysku raz, więc jeżeli ma ochotę dostać drugi raz, to...